obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Łódzkiego i Tarnowskiej w dniu 19.20.2013 roku, podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokumentowania zmian stanu przedmiotu jednostek organizacyjnych w 2013 roku, przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Łódzkiego w Budowie Tarnowskiej na 2013 rok, przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Mędrowskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej na 2013 rok. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zespołu opieki zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Wolny Wniowski i zamknięcie posiedzenia. Czy są pytania? Jeżeli nie ma. Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie remontu korytarzy oraz sanitarki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Następny punkt. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Dąbrowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela zespołu opieki zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Zatwierdza się plan pracy Komisji posiedzenia. Zatwierdzenie plan pracy Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady Powiatu Dąbrowskiego. Tutaj komisja tak samo przygotowała posiedzenie wczoraj na posiedzeniu obradowana. Plan to został przyjęty. Kto jest za przyjęciem tej uchwały i przekazanie przewodniczącej Rady Powiatu pod obrady. Dziękuję. Przyjmujemy taką podjęcie takiej uchwały. Czy są pytania? Za to odpowiada pani dyrektor też. Tak, a nas obowiązuje ustawa po prostu, jako to nam to jest. Musimy to wprowadzić. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, projektu uchwały i przekazanie pani przewodniczącej Rady Powiatu pod obrady? Dziękuję. Następny wniosek to jest gmina Szczucin, hektar 13 arów. Następny wniosek to jest gmina Męczechów, hektar 50 arów. Szybko.